witam kochani w ostatnim dniu żniwnym. Działamy dzisiaj, ostatni dzień, bo przedwczoraj trochę porosiło. No zobaczcie, Pan Boguś podależował pola. I tak, jedziemy, kończymy przeżytko. O, Staśko za nami, nie wiem czy widać. Ostatnio żeśmy zaczęli, zaczęliśmy ostatnio przed deszczem, przedwczoraj przeżyto. No niestety deszcze nam trochę pokrzyżowały plany. Czy deszcze? No taka mrzawka przyszła, spaprało tylko robotę i nic więcej, nie? I tak naprawdę dziś kończymy u nas na wiosce. Jeszcze mam do tego wujka, jak mówiłem. No i chyba to wszystko będzie u nas. No i może pojedziemy jeszcze do babci na wioskę. Tam dzwonili do mnie, żeby przyjechać, żebyśmy przyjechali ze Stachem. No i będziemy działać. Powolutku sobie jedziemy. Jest godzina chyba 11:40, jak się nie mylę, także czas jest dobry, operacyjny. Najwcześniejszy wyjazd chyba w tym tygodniu też żniwa, bo tak wcześniej jeszcze żeśmy nie wyjeżdżali na pole kosić, także dobra. Hoppa, jesteśmy na miejscu. Elo, wysypiemy to może, nie? Zobaczymy jaka wilgotność będzie ten. Siema. Dzień dobry, kocham cię. Dzień dobry, ja ciebie też. Wysypalibyśmy może tu naprzód. No, ja bym zobaczył jak ten, jak od razu wilgotność tego, nie? Tego, co będziemy resztę kosić. Bo myślę, że suchutkie będzie. Jakie to będzie? No jak wczoraj prawie. A masz wilgotność się mierz, czy nie? No to zmierzymy z ciekawości i tyle, nie? To wysypaj od razu. Tutaj, a w tyłu może będzie brało. Pocofnij się trochę, żebym mógł rurę wysunąć. To pojadę do przodu. Dobra. Mamy tutaj, widzicie, towaru trochę jest. Chodzi. Cofaj, Stachu. Ludzie jeżdżą. Ono suchutkie było, bo miało 12 coś. Tak stało nam to poletko tam pod górą. Żytko i mieszanka i tyle. Ładnie leci. Dzisiaj już tylko sami ze Stachem i z małym Tymonem. Piotruś nie wiem czy przyjdzie. Pytam Piotrusia, czy wpada. Koguty off. Aż napięcie spada. Temperaturka złapał dopiero delikatną. Chodź tu, mały kombajnisto. Czekaj, włączę sobie header. Poczekaj tu. No, siadaj. Idealne miejsce. Zobaczymy jaką wilgotność będzie miało.
jedyneczką na razie wjedziemy. Powinno być suchutkie. Ciepło było to. Ale przecież dużo nie spadło potem po tych deszczach to. Po tych deszczach potem przecież był ten. Było słońce było, nie? I prażyło. No. Ale po tym deszczu to by przeszedł potem, że już wyszło słońce. To obiewało. Zakończymy i fajran. I możemy pić dożynkowe. Pędzą mi od rana. Kiedy kosimy, kiedy przyjedzie ten nowy pędzel, kiedy będziemy kosić. Nie muszę doczekać. No i leci. Nie mógł się doczekać. Tu jest mega gęste, nie? A tutaj to było najpierwsze rozlewanie. Rozlewanie RSM-u, nie? Co się zdążyło jeszcze rozkrzewić na wiosnę, nie? Ale i tak, tam jak nie... Zobaczę jak jest teraz, nie? Tam to myślałem, że tam będzie woda, tylko tam... Tam niżej? No. Nie, no kurde! Jest towar, mówię ci. Nie, może być rzadsze, ale kusko było, nie? Ale kusko jest! No ładnie się sypie, no przecież widzisz ile przyjechałem i ile było w zbiorniku, nie? No, to było ładnie. Bo tu po ziemniakach obornik, nie? To zrobiło robotę. No tutaj tak. No, dlatego takie jeziorko tęgie. No ja byłem w szoku, że wiesz, trzy przejazdy i tyle uwaliło zboża, nie? No, chociaż w tym roku to jest wszystko polota. W pierwszym roku to ta pszenica była jeszcze. Nie było gęstości, ale czytałem na grupach, to piszą ludzie, że albo jest mały plon i jest duża gęstość, albo jest duży plon i ma gęstości, nie? Zboża. To wszystkie parametry podobno wybiły te deszcze, które były w lipcu, nie? Jak zboże dojrzewało. To tak ludzie pisali, nie? O tych parametrach. Myślę, że suche już jest, kurde. Hedera się kurzy, to... Trawę kosiłem, kurwa, o 10, to... Rosy już nie było? No, no to było, kurwa, o czym tu gadka. Mamy, kurwa. 12. Ale wiaterek nie jest... No jest przyjemny, jest idealny wiaterek. Zalewałem ten, zaczęli zalewać ten basen wodą wczoraj. Pokleiłem dziury, ale jeszcze cztery dziurki były jeszcze, nie? Ale niż na dole, czy... Tak, na tym zagięciu tam zaraz, na boku, no. No i... Nie, no nie, bo to powoli leci, nie? Ale załatałem je jakoś dzisiaj rano, może się tak nie będzie bardzo lało, nie? No bo wcześniej z tymi dziurkami, a tam było ich chyba z 15. To się lało 100 litrów podobno na ten, na dzień. To jak załatałem teraz te dziurki, to tam wiesz, to może tyle nie będzie, nie? Tu jest takie miejsce właśnie, że wiesz. Ale coś tak, że coś jest. Nie no, jest, mówię ci. No i jedziesz mało, to zbierasz, a się sypie. No właśnie. No, to ja się wchodzę, przepraszam. Dlatego ja się dziwię, że tu wiesz, mamy trzy przyjazdy, a tyle... No nie, że kuszka ma nawet. No ma ładne kuszko. Myślę, wydaje, że... Prawie myślę, że jak tu syp na ostrzej przyjazdów tyle, to tu jest... Cztery i trochę przyjazda, to może być praktycznie cały zbiornik. Tu jest takie, wiesz, powalone, widzisz, ale... Ale kłuska są, nie? Ale nie powaliło do ziemi. O, jakie będzie ta zema. Ja tam rzepę zostawiłem. Właśnie widzę, patrzę, mówię, co to, bo kuś talerzuje, czy co? A, przypomniałem sobie, że ten rozrzutnik tam zostawiłeś. Nie, zostawiłem, bo był podpięty pod nas. No. Dzisiaj byłem, zobacz, jak wiaterek. Przyjemnie, chłopie, taka jest temperaturka, że aż się chce. Aż się chce, nie? No kurzy się, widzę, że w lusterku, że się kurzy. O, zobacz tutaj, jakie się zaczyna znowu zboże. Tylko tam kawałek tego mokrego, a tu zobacz, jakie jest przeżyto. Nie, to jest stojące. No, stojące, mówię ci, baja jest, chłopie. Serce tutaj to rozpierdolę. Czyli co, no te krzaki też było. No. Kosiłem, to rozpierdolę. Powalone są wszystkie. A to drzewo na tym przeżycie, co było u ciebie? Leży cały czas? Nie, nie,
on przyjechał gdzieś tam z pól. Tam jak się zjeżdża w tą ceramiczną, nie wiem jak ona do góry coś nazywa. To jechał koparką i zaparkował na górce, a u szwagra jeszcze nie był. Nie, nie. Bawiam się w górę, mówi, że jak nie przyjedzie do tego, to zawołasz. Daniel ma dzisiaj być, bo jak skosimy, to tam tego wujka skosił u Daniela później, to może by powiedział ten Michałowi, to by Michał przyjechał, mu to rozrzucił. Ale czy to wie? No. Ostatnio robił u Kumora, tam na górce, koparko Michał, no bez problemu. Nie wiem, to szwagier będzie. Gdyby szwagier chciał, to też wapno trzeba, bo też ten mech wychodzi. Wapnujemy w tym roku pola elegancko i co? Nie lecą puska? Coś tam leci, jakieś puska. Patrz, żeby wymucone było. Tu takie przy tym jest, takie gęste, zobacz. Gęste pest. Wszystko działa, no. To dziwne, nie, ale... Nie sprawdzaliśmy je, bo potem poprawiliśmy te, wiesz, te prowadnice, nie? I... No, może być tak, że osiowości nie ma... Nie, wszystko jest, nie. No jest okej, tam nie ma luzu ani nic, wszystko jest jak należy, nie? Był luz na początku, no nie? No, tak, że luzu tam nie ma, tylko te prowadnice jedynie, bo ten pas wypada przez prowadnicę, nie? Dobra, i wjedziemy Messejem trochę dalej, tam to wysypie. O, już się nagrzało. Powiem wam, widzowie, że to najlepsze, najlepiej sypiące pole ze wszystkich. To jest tutaj, nie? Zrobię odcinek, rzucę sobie na ten. No, to elegancko. No.
sprawdzała się kabinka. Ale ważne, że wiatarek wieje. Nie zrobisz nic, no. No ciekawe, co tam się od niedziela. No te prowadnice, ile ja ci mówię, nie? Bo one trzymają ten pas w rydzach i ta prowadnica jak nie trzymała pasa, to wiesz. No bo już szarpało. Dobra, wychodź, idziemy. Szarpało. No. Kiedy się kurczy, to ma na pewno niżej niż ta pierwsza próba. Cały zbiornik był praktycznie, mało brakło, co? No to ładnie, tu najlepiej sypnęło, to polecę wszystkim. Jeszcze jakby to tam częściejsze, to byłyby dwa zbiorniki by były. Ale się zebrało wszystko to, bo to leżało na wszystko. Myślę, że to się tak łatwo nie wysypie, nie? Co? Kombajn. Sprawdzimy ten, spójrz go z obrotu i zmierzymy wilgotność tego towaru. Trzynasta godzina. Napomóż sobie, Piciu. Chodź, zamkniemy drzwi i jedziemy. Jedziemy. Co? Trzymaj się tu, no. O. Trzymaj się, jedziemy. Co? No. Włączymy wentylatorek. Będzie wiało wiaterek. Tu rozszerzymy. Będziemy mieli lepszy wiaterek. O! Trzymaj się, Tymuś. Wieje wiaterek? Czujesz? Nie jest ci gorąco? Tymuś, nie jest ci gorąco? No dobrze. Na następne pole.
tam. No, tam gdzie przyczepa stoi. Tam przyczepa stoi. Mała przyczepka. Mała przyczepka. A wujek. Co? Wujek. Co wujek? No. Zobaczcie, jak jest połamany las po ostatniej nawałnicy u nas, jaka miała miejsce w niedzielę, to było 2 tygodnie temu chyba. Przez całą Polskę przechodziły nawałnice. Zobaczcie, jak las jest poturbowany. Masakra. Tutaj to nie ma nic. Tutaj to akurat nie ma nic. Ale zobaczcie, jak tam jest połamany las. Może? Może się zmieści. Musi się zmieścić. Czekaj, panie! No bierz. Trzymaj. Siedzi? Siedzi. Już. A weź opuść łapy. A nie, dobra, jest, idzie. A może opuścić trochę. Dobra. Jedziemy po oziorko, jedziemy po... Na koło, panie Jonku, tym sprzętem, no jak to nie? No jak to nie? Podkładkę, bo nam się zapowietrza sprzęt. To ale tak patrzę, to tak w cieniu protektor ładnie się prezentuje. Mówię, protektor, taki gruby się wydaje tu w cieniu, nie? Idę po klucze. Jest go jeszcze tu bieżniczka. Go załatwiona.
Jak on chyba... Wczoraj jadę do Igorka, śmieciarka jedzie na Nazgórsku, a tam Gostek siedzi z boku. On chyba robi w tym. Chyba robi, wiesz, przy tych śmieciach. Wrzucił siema. To ten zawory, to jest ten do powrotu. Widzisz tam co? Co? Kurwa, włączyło się. Ale dałeś takie, dałeś. Piotruś, daj nos z kabiny 13. Piotruś. Daj. To jest taki mały zaworek. Tu jest mały, tu jest i jeszcze tu jest. To jest duży. Jak tam żeberka się maczają? Chyba nic. Trzynastka to będzie, czy dwunastka? Trzynastka czy był? Trzynastka jest. No. Luźno. Widziałeś to? No. Widzisz? No jest, widzę. A może drugim kluczem se złap tam? A tym złapę. No. To gwint w gwincie jest. O kurwa, uważaj. Dojebane było fez. Bo tak to z filtrów już nie syczy, tylko z tego, nie? Podobno najlepiej jak grzeją podkładki miedziane i zakładają, wtedy się robią takie plastyczne, nie? Jest taka większa, zobacz. Nie, to będzie nie ta. Zajebane jeszcze chyba jest. Pokaż. Zajebane jest? Widzisz co jest w środku? No, jest. Gnój jest. Piotr, dałbyś jeszcze, wiesz co? Szmatkę. Szmatkę jaką. Siedź już w tej kabinie. To będzie to? To będzie taka, nie? No, będzie. One są cieńsze, ale... No to chuj, da się dwie może, co? Nie, jedna. Dwie to... Ja już nie ma. Nie zgniecie. Nie można tu przeciągnąć, co się nie... Tu jest ale zaworek jakiś, to podobno. Zaworek to jest? Tak. Mówki może robili tam. I co? No jest, taki wiesz. Daj na szmatkę. Zaworek tu jest. No leży, zabija się. Cyklafon. Cyklafon, siemano. Chciałbym się zadać tutaj z kombajnu. Mama. Chodź na kombajna. Chodźcie wymucę. Chodź na kombajna, a ty na piersiusia. Schowałby się. Chodź, przemucę cię. Rzucić cię na mocarnię? Ta. Chyba powrót z trysków jest, wiesz? Idzie to? O kurwa. Nic nie spadło tam? Gdzie tam jest? A co jest? Gnój? Nie tyle co gnój, co znowu kurwa gnięty wiem. O kurwa. Ja pierdolę. Masz, weź se. Sypiemy. Będzie?
Jakżem czuł! Zamknięty zbiornik jest. Już końcówka, bo już lecą kłosy. Na tył może jeszcze. I koniec. Nie przygasa sam teraz, bo wcześniej piszczało, bo przygasał. Ale jechać z tobą. No. Zostawię to. Dobra, to wyjeżdżaj, ja poczekam. Szykuj się, bo jedziemy. No wiem, tylko weź widły, żeby tam kabel podnieść, bo się nie przejedzie. Nie przejadę. Bierz widły, dawaj, żeby go podnieść. Dobra, to na razie, cho.